i ulokowanie w zagłębistej dolinie Omulwi, która rozciągała się na całej tej długości od jeziora Mulew do Wielbarka, to właśnie Małga była w centralnym punkcie, najbardziej odpowiednim miejscu, ażeby uchwycić przyczółek po tej stronie tej rzeki. Z bardzo dobrą lokalizacją do obrony otaczały ją zarówno kręte doliny Omulwi, szerokie, ale również pozostałości po dawnych jeziorach, które w średniowieczu okrywały tę miejscowość, bagniste, trudne do przebycia. Wydawała się idealnym miejscem do założenia takiego bastionu, który w znaczący sposób powinien utrudnić odwrót oddziałów rosyjskich spod Olsztynka. Kiedy w roku 1914 uciekały tędy wojska rosyjskie, była tu potężna wieś. Dzisiaj została z niej tylko wieża, gdyż po II wojnie światowej wojsko polskie uczyniło na tych terenach potężny poligon, likwidując zabudowania dawnej wsi. 70. Brygada Piechoty pod dowództwem generała Schmidta von Knobelsdorfa o godzinie 23 tego dnia bez walki przekroczyła rzekę Mulew, odległą od tego miejsca na jakieś 1,5 kilometra, po czym praktycznie też bez walki.